Urzędy dworskie to kolejna grupa urzędów, które istniały w dawnej Polsce. Niestety, ze względu na złożoność tej grupy, czyli mieszanie się urzędów dworskich z innymi godnościami, przysparza nam kłopot wydzielenia w jedną zwartą grupę. Mimo tych trudności postaram się w tym odcinku przybliżyć urzędy i godności, jakie występowały na dworze w dawnych czasach. Urzędy dworskie możemy podzielić na dwie grupy, czyli nadwornych i dworu. Do zadań tych pierwszych należała obsługa króla, a do tych drugich należało zajmowanie się administracją i kierowaniem sprawami oraz ludźmi, które stanowiły dwór monarszy. Pierwsza grupa jeszcze dzieliła się na dwie, mianowicie urzędników stołu królewskiego oraz reprezentantów królewskiego majestatu. Obsługą stołu królewskiego zajmował się kuchmistrz, stolnik, podczaszy, krajczy, podstoli i cześni. Takie samo zestawienie urzędników było na Litwie, z dodatkiem piwnicznego, który w koronie był niższym funkcjonariuszem dworu. W momencie przekroczenia granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego urzędnicy litewscy przejmowali obowiązki, jednak nie była to reguła, gdyż w tym wypadku król mógł pominąć tę zasadę i zadania powierzyć urzędnikom koronnym. W czasach Rzeczypospolitej urzędy te stały się wyłącznie tytułami honorowymi i posiadacze tylko uświetniali swoją obecnością dwór, nie pełniąc przy tym żadnych obowiązków. Jednak ktoś musiał wykonywać te zadania i dlatego w tym celu powołano osobnych urzędników z tytułem nadworny. Konsekwencją tego była degradacja urzędów wielkich poniżej ziemskich. Co jednak ważne, urzędników tych nie obowiązywała zasada o inkompatybiliach i dlatego każdy z nich posiadał dodatkowo jeszcze jakiś urząd ziemski lub dygnitarstwo. Urzędy nadworne swoje pochodzenie wywodzą jeszcze ze średniowiecza. Już podczas rozbioru dzielnicowego na każdym dworze książęcym można było spotkać tę grupę. Po zjednoczeniu Polski przez Łokietka urzędnicy dworcy stają się ziemskimi. W teorii powinni pełnić swe funkcje podczas pobytu króla na terenie ich ziemi, jednak w praktyce nie stanowiono tego. Na czele urzędników stołu królewskiego stał kuchmistrz. Pozycja ta była bardzo atrakcyjna, gdyż przynosiła spore korzyści. Ciekawym przykładem na atrakcyjność urzędu była śmierć kuchmistrza koronnego w 1633 roku w Wielkanoc. Gdy wieść o śmierci urzędnika się rozniosła, pretendenci do urzędu gorączkowo wybiegli z trwającego nabożeństwa i poszukiwali osób mających wpływ na króla po to, aby zdobyć ten urząd. Kuchmistrz, mimo że nazwa jest dość oczywista, nie zajmował się przyrządzaniem potraw i nawet nie musiał się na tym znać. Do jego obowiązków należało zarządzanie kuchnią i jej licznym personelem. Pod jego pieczą znajdował się sprzęt kuchenny oraz osobiste nakrycie króla. Podczas uroczystych uczt kuchmistrz zajmował miejsce przy królu i zapowiadał serwowane dania. Kolejnym urzędnikiem stołu królewskiego był stolnik. Jego głównym obowiązkiem było nakrycie stołu, a w czasie uczty kierowanie podawaniem potraw. W okresie rozbicia dzielnicowego stolnik miał zastępcę zwanego podstolim, który podczas uroczystości szedł przed przełożonym, niosąc jego laskę, oznakę godności stolnika. Gdy stolnik wywiązał się ze swoich obowiązków, do działania przystępował krajczy, do którego obowiązków należało rozmieszczenie zastawy, krojenie potraw podczas uczty i próbowania ich oraz podawania królowi. Uczta królewska nie mogła obejść się i bez trunków oraz różnych napojów. Nimi zajmował się cześnik i jego zastępca podczaszy. W średniowieczu podczas przyjęć podczaszy pilnował, by kielichy gości nigdy nie były puste. Cześnik w tym czasie zajmował się tylko królem. Z biegiem lat urząd podczaszego z racji swojej ważności usamodzielnił się i od tej pory to on odpowiadał za napoje podczas uczt. Osobiście też podawał kielich królowi po uprzednim skosztowaniu trunku. Zwyczaj ten przyszedł do nas z Włoch i miał na celu przekonanie ucztujących, że wino jest dobre i niezatrute. Poza napojami odpowiadał również za podawanie deserów. Podczaszy również otrzymał przywilej zarządzania piwnicami królewskimi, w których poza trunkami znajdowały się bardzo cenne przyprawy korzenne.
Drugą grupą urzędników nadwornych byli ludzie bezpośrednio związani z obsługą monarchy. Do ich grona zaliczał się chorąży, miecznik, koniuszy i łowczy. Ich dotyczyły te zasady, co wspomnianą wcześniej pierwszą grupę. Mianowicie wszyscy z tytułem wielki w nazwie urzędu stali się urzędnikami honorowymi, a ich funkcje spełnili urzędnicy z tytułem nadworny. Chorąży i miecznik to były po części funkcje wojskowe. Ten pierwszy często bywał dowódcą wojska nadwornego. Ich obowiązki nie były zbyt czasochłonne. Chorąży nosił chorągiew królewską w czasie wielkich uroczystości i stawał przy prawym boku królu. Miecznik natomiast niósł przed królem miecz głownią do góry, jako oznakę władzy wojskowej króla. Po śmierci monarchy miecznik niósł miecz głownią do dołu, który następnie był rzucany na ziemię lub łamany w przypadku, gdy władca nie miał już potomka. Koniuszy i łowczy, w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych urzędników, nie mieli funkcji reprezentacyjnej, a przed nimi z nimi stały prawdziwe zadania. Urząd koniuszego występuje już na dworze Kazimierza Wielkiego, a do jego obowiązków należało zarządzanie stajniami i stadninami królewskimi. Zajmował się hodowlą i zakupem nowych zwierząt. Stajnie królewskie należały do najlepszych, a konie pozyskiwano z różnych stron świata, m.in. z Turcji i egzotycznych krajów arabskich. Oczywiście urzędnik ten osobiście się tym nie zajmował, a jego funkcje piastował podkoniuszy, który jednak nie wszedł w poczet urzędników państwowych. W początkach XIII wieku został powołany do życia urząd łowczego, który był zwierzchnikiem i organizatorem polowań dworskich i królewskich. Z racji tego, że polowanie to była najpopularniejsza rozrywka, urząd ten był bardzo ważny. Z racji tego, że król posiadał bardzo dużo lasów, łowczy również zajmował się ich pilnowaniem przed kusownikami. Miał pod sobą liczną rzeszę służby myśliwskiej, takich jak sokolnicy i psiarczycy oraz swego zastępcę podłowczego. Drugą grupą urzędników na dworze, tak jak wspomniałem wcześniej, byli urzędnicy dworu. Dwór był bardzo liczny i w XVII wieku można przyjąć, że stale na nim przebywało około 1000 osób. Każdy młody szlachcic chciał dostać się na dwór, gdyż będąc w otoczeniu króla mógł liczyć na nominacje i względy monarchy. Na dworze nabywano umiejętności takie jak ogłada, dyplomacja i rządzenie, a które mogły przydać się w późniejszej karierze. Taka rzesza ludzi wymagała sprawnego zarządzania. I za to odpowiedzialna była kadra urzędników. Na jej czele stał marszałek nadworny. O jego obowiązkach mówiłem we wcześniejszym odcinku. Zastępując czasami marszałka wielkiego, nie miał czasu przebywać na dworze i jego obowiązki przejmował podkomorzy. Jego zadaniem było czuwanie nad bezpieczeństwem króla oraz opieką nad jego apartamentami. Był bezpośrednim przełożonym służby pokojowej i dworzan wytypowanych do obsługi króla. Umiejętności i zdolności organizacyjne podkomorzego w głównej mierze wpływały na to, czy dwór promieniał swoją wspaniałością. Urzędnik ten odpowiadał za utrzymanie ładu i dbał o dobre obyczaje i moralność na dworze. Podkomorzy musiał stale przebywać przy królu, również podczas podróży, jak i działań wojennych. Asystował władcy podczas trwania sejmu i sądów. Jego ciągła obecność przy monarsze dawała mu spore możliwości, gdyż dzięki bliskiemu zdobywał jego zaufanie i mógł wpływać na króla. Dlatego ten urząd był bardzo ceniony. Podkomorzy był łącznikiem między królem a poddanymi. To przez jego ręce przechodziły wszelkie prośby od poddanych. Miał więc ogromny wpływ na ich załatwianie. Niekiedy podczas nieobecności marszałka był odpowiedzialny za przygotowanie audiencji posła z obcych państw. I to on wprowadzał gości na pokoje królewskie przez przedsionek aż do ostatniego pokoju, w którym gościa przejmował marszałek. W razie nieobecności marszałka towarzyszył gościom aż do drzwi królewskiej komnaty. Wzrost rangi, jak i obowiązków podkomorzego spowodowało, iż niektóre jego obowiązki przejmowali inni niżsi urzędnicy. Łożnicy byli odpowiedzialni za królewskie sypialnie. Poza opieką nad pościelą również odpowiedzialni byli za bieliznę króla.
Za króla Batorego ich prestiż tak wzrósł, że zaczęli się nazywać podkomorzymi i dlatego ci ostatni, aby się od nich odróżnić, to w czasach panowania Zygmunta III Wazy dodali do nazwy tytułu najwyższy. W czasach króla Stanisława Augusta pojawili się szambelanowie, którzy całkowicie wyparli podkomorzy. Teraz zamiast dwóch podkomorzy, czyli litewskiego i koronnego, było ich aż nawet 18, a tytuł był honorowy i nadawany jako wyróżnienie. Odznaką godności podkomorzego, jak i później szambelanów, był pozłacany klucz, który otrzymywał od króla po złożeniu przysięgi pilnego sprawowania urzędu oraz dochowania wierności i tajemnic dworskich. Kolejnym ważnym urzędem, który cieszył się sporym uznaniem, było stanowisko sekretarza królewskiego. Sekretarzy było kilku, ale liczba nigdy ich nie przekraczała 10. Do ich zadań należało załatwianie korespondencji królewskiej, roznoszenie poleceń władcy oraz wykonania różnych misji, które zlecał im król. Prawdopodobnie król wybierał sobie jednego prywatnego sekretarza, który zajmował się tajną i prywatną korespondencją. Na dworze przebywał również kapelan, który był uważany za domownika rodziny królewskiej i z tego powodu zasiadał z nimi do posiłku. To on przed posiłkiem odmawiał modlitwy. Z racji stałego dostępu do władcy miał również duży wpływ na niego. Poza pieczą nad przedmiotami kultu i sprawowaniem obrzędów religijnych zarządzał zespołami muzyki kościelnej, którzy w sporej ilości przebywali na dworze i tworzyli pod okiem władcy polską muzykę. Na dworze przybywali również kaznodzieje nadworni, którzy byli ludźmi wysoko wykształconymi. Taką osobą był na przykład Piotr Skarga. Bardzo ważnym urzędnikiem dla dworu był szafarz. To on odpowiadał za wyżywienie dworu i zaspokajanie wszelkich jego potrzeb. To on miał nadzór nad wszelkimi wydatkami nad kuchnią, stajnie i piwnice. To on przekazywał pieniądze na różne wydatki i je kontrolował. Sam natomiast rozliczał się przed poskarbiem nadwornym. Za prowiant odpowiadał rządca spiżarni, czyli spiżarny. Prowadził wszelkie wykazy dotyczące wydawania produktów na potrzeby kuchni królewskiej i dworskiej. On też pomagał szafarzowi prowadzić rachunki. Piwnicami natomiast zajmował się piwniczy, a sprzętem do podróży króla i dworu obsługiwał woźniczy. Podczas podróży woźniczy zawsze znajdował się przy królu i u boku kwatermistrza dworu. Ten ostatni zajmował się rozlokowywaniem dworza oraz gości podczas podróży i wyszukiwał i przygotowywał kwatery dla króla i jego świty. Gdy król brał udział osobiście w działaniach wojennych, to funkcję kwatermistrza przejmował wyznaczony tylko na czas wojny oboźny nadworny. Podczas wojny dwór posiadał własne siły zbrojne, częściowo złożone z dworzan i liczące nawet do 1000 koni. Poza jazdą przy królu znajdowała się również gwardia królewska. Na czele dworzan stawał pułkownik rod dworski. Gwardią natomiast dowodził komendant harcerzy lub drabantów. Oczywistym jest, że dwór posiadał również personel medyczny. Byli to najwyższej klasy lekarze i chirurdzy i pochodzili oni z różnych stron świata, a ich sława była znana na całym świecie. Do takich osób należał Józef Struś, który zanim trafił na dwór króla Zygmunta Augusta, leczył sułtana Sulejmana II. Sławą i umiejętnościami równał mu słynny Wojciech Oczko, nadworny lekarz Zygmunta Augusta, Batorego oraz Zygmunta Wazy, który był twórcą naukowej medycyny polskiej. Osobny dwór miała królowa. Był on odsuwany od polityki, a jeżeli się do niego mieszał, to opinia publiczna nie była temu przychylna, gdyż ze względu na bliskość króla, królowa mogła wpływać na niego w obsadzaniu urzędów i nie tylko. Dworem królowy zarządzał marszałek, zwany ochmistrzem. Jego obowiązki pokrywały się z tymi, jakie wobec króla pełnił marszałek i podkomorzy. W czasie wystąpień królowy niósł przed nią laskę. Pośredniczył między monarchinią a dygnitarzami i załatwiał jej sprawy z instytucjami państwowymi. Sprawował też pieczę nad całą męską służbą dworu królowej. Za część żeńską dworu odpowiadała ochmistrzyni, która była również przełożoną dam dworu. Był to jedyny urząd w Polsce obsadzany przez kobietę. I tak oto wyglądała bardzo bogata mozaika urzędników dworskich. A już niebawem w kolejnej części przybliżę Wam urzędy wojskowe.
W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za Wasze wsparcie i oczywiście zachęcam do subskrybowania, komentowania i dania łapki w górę. A jeżeli uważasz, że mój kanał jest interesujący i warto go rozwijać, to możesz zostać moim patronem. Wszelkie informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce.